Dobry wieczór, dziewczęta i chłopcy, zapraszamy. Dzień dobry, dzisiaj wspaniałe wiadomości. Radośnie się z wami witamy. I już. I to było cięcie? Głównym sponsorem kanału Zero jest RocketJobs.pl Twój portal z ofertami pracy. Krzysztofie, tego się nikt nie spodziewał, absolutnie nie. Ja nikt. się spodziewałem. Ja zawsze wierzyłem. Nie mogłeś w to wierzyć, bo tak samo nikt się nie mógł spodziewać, że po komendancie policji, który zwykłym głośnikiem rozwala pół komendy, przyjdzie gość, który go przebija. Ja wierzyłem zarówno w następcę, jak i wierzyłem we władzę, która dokona. Cudu. To jest pierwszy cud tej władzy. Ona obiecała, że będzie uzdrawiać Polskę. I proszę, cud świętego Kierwy. Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji, uzdrowił Michała Domarackiego. Kiedyś skandowano, że Andrzej Duda czyni cuda. Ta, ale co? to tylko skandowano. A to prawdziwe ma... cuda dzieją się w zaciszu gabinetów. Tu patrzcie, widzicie to. Tu Rzeczpospolita pisze, to mamy to na papierze, że jest. Co się wydarzyło? Powiedzmy. Zacznijmy od początku. Osiem lat temu przychodzi ten okropny PiS do władzy. I wtedy okay. wspaniały policjant, Michał Domracki, nagle zapada na zdrowiu. Trwale zapada na zdrowiu. Trwały uszczerbek na zdrowiu. I dostaje w związku z tym, oprócz emerytury, na którą przechodzi, bo już nie może patrzeć na to wszystko, co się dzieje, dostaje trzy tysiące ekstra dodatku do emerytury, bo ma rentę. Inwalidzką. Bo jest inwalidą. Tak mówi Rzeczpospolita. Nie, no, tak mówili lekarze. On tak no, mówił. Stary, 8 no, tak. lat trwałego uszczerbku na zdrowiu, jak się okazało. Znaczy, trwały mi się wydaje, że to jest tak do końca życia, prawda? Słuchaj, to jest piękny artykuł. Ozdrowieniec na szefa policji. Już ty to mi się podoba. I dalej tak. Jeszcze w tym miesiącu co Michał Domaracki, były szef stołecznego garnizonu, ma objąć najważniejsze stanowisko w polskiej policji. Komendantem głównym miał zostać już 3 miesiące temu... Jednak na drodze stanęło jego inwalidztwo, które wyklucza powrót do służby oraz ciążące na nim prokuratorskie zarzuty. Oba powody mają zostać usunięte. A, ta -da, ta -da. <laughs> Zarówno inwalidztwo usunął, jak i zarzuty prokuratorskie. Święty Ciekawe, Kierwa. z czym było trudniej. Święty Kierwa usunął zarzuty, usunął, przepraszam, inwalidztwo. Mhm. Nie wiem, kto usunął zarzuty. Z tymi zarzutami to jest tak, że ten pan policjant poszedł później pracować oczywiście na stanowisko dyrektorskie jako inwalida. Do ratusza. Więc inwalida dorabia sobie w ratuszu jako dyrektor u Rafała Trzaskowskiego w warszawskim ratuszu życia. Ale to dobrze, że Rafał Trzaskowski zatrudnia też osoby pokrzywdzone przez los. Nie czyniłbyś <grym> tego ty, zarzutu. Jeżeli chcesz powiedzieć, że przyszły szef polskiej policji jest pokrzywdzony przez los, to poczekaj. Ale ozdrowieńcem już jest. Ozdrowieńcem jest. Słuchajcie, dobra, bo ta historia my tutaj kręcimy, kręcimy. kręcimy. A sprawa jest poważna. Facet był oskarżony przez prokuraturę, miał postawione zarzuty, że namawia panią prokurator Wrzosek, żeby wyciągała tajne dokumenty ze śledztwa i przekazywała je przez niego, przez tego byłego policjanta Rafałowi Trzaskowskiemu. Pani prokurator Wrzosek też miała postawione zarzuty i też zniknęły. Mhm. Zarzuty wobec pani prokurator zniknęły i zarzuty wobec e, przyszłego zarzuty komendanta. znikają. I choroba znika. I to jest wspaniałe. I czy Wy, drogi Pisie, jesteście w stanie to przebić? Ja chciałem powiedzieć, i tutaj oddaję szacunek, bo kpiłem niejednokrotnie. Niejednokrotnie mi się to zdarzyło. Kpiłem z urzędników ZUS, tak. którzy kazali na przykład przychodzić na kontrolę co dwa lata komuś, kto stracił nogę w wypadku, żeby sprawdzić, czy dalej jest trwale nie niezdolny mhm. do wykonywania pracy. I, I ci ludzie małej wiary, tak. bez nogi. Awanturowali się, pisali nawet maile do mnie. Panie Krzysztof, jestem wezwany znowu na komisję, żeby sprawdzić, czy mi noga nie odrosła. Przecież wiadomo, że nie odrosła. A ch ja tam wiadomo, że nie odrosła. Wyrażaj Właśnie... się, wyrażaj się. Mogła odrosnąć i wszystko można. To proszę wypikać tego Wszystko cel. się może wydarzyć, jak się w to bardzo wierzy, jak się chce i jak się zna właściwych ludzi. Wszystko się może zdarzyć. Wielkie odkrycie. A teraz, mój drogi, pokażę ci, że minister. Kierwiński jest lepszy niż zwykłe czarodziejskie różdżki. Obejrzyj to sobie. I ja chcę powiedzieć Polakom, to wszystko. Te problemy znikną. Jak za dotknięciem czarodziejskiej Naprawdę? różdżki. Tak! Nie da się za dotknięciem czarodziejskiej różdżki zmienić wszystkiego od razu, chociaż bardzo bym oczywiście chciała. Nie czarodziejska, tylko magiczna. To było dobre, ale idźmy dalej. Słuchaj, jak masz problem zdrowotny i chcesz. Się wyleczyć, być ozdrowieńcem. To idziesz do, iść do no, możesz iść do jakiegoś sanktuarium, hmm. możesz próbować się spotkać z papieżem, możesz iść do miejsca Kierwińskiego czy do Dona Tuska od razu, popatrzeć na tak. jego obraz, no to już samo w sobie powinno chyba zadziałać. Ale jeśli masz nie problem zdrowotny, ale problem natury finansowej, to do kogo wtedy idziesz? Do Dona Corleone. Do Dona Corleone. I wtedy jest tak. No właśnie. Zobaczmy sobie, co się wydarzyło. Udona Cordova. I senty, coming into my house on the day my daughter is to be married, and you asked me to do murder. Then I said to my wife, for justice. And if by chance an honest man like yourself should make enemies, then he would become my enemies. I to był Piotr Nisztor, Dzienikasz, który przyszedł do Daniela Obajtka z prośbą, żeby zatrudnić jego żonę i jego tatę. No ale co w tym złego? No żona nie miała roboty, ojciec nie miał roboty. A co zrobił Don? Don Obajtkone? Don Obajtkone powiedział: Trudno najwyżej się kogoś wy, wyrzucić. To no może kogo... Dobrze, no to powiem, kiedyś, kiedyś chciał kiedyś teraz. Jedno ich jeszcze łączy? Dona Corleona i Daniela Obajtka? Mianowicie. Obaj byli nagrywani. Jeden <grym> poprzez kamerę wideo, <grym> inny przez zwykły pocuch. Chyba, że jeszcze kamera też gdzieś była, to się dopiero <grym> okaże. Wiesz, ja ci powiem, że mnie w tym wszystkim jednak imponuje nie tylko ten wszechmocny Don, ale również ten niezależny dziennikarz który trzeba powiedzieć bystry chłopak wie do kogo pójść. Przecież nie pójdzie do jakiegoś ministra, bo co, co taki minister może. A tutaj Daniel, wszystko mogę o bajtek. Tak. Jak o nim kiedyś mówił Kaczyński. Czyli walisz jak w dym, masz problemy finansowe, idziesz do Daniela, Daniel pomoże. On ci pomoże. No Piotr Nisztor to jest ten dziennikarz, który Taki, taki był rewolucjonistą. Bezkompromisowy. Bezkompromisowy. Tak. Moim zdaniem to wszystko była prowokacja. On chciał sprawdzić. On chciał sprawdzić, czy to wyjdzie, ten numer, A? i potem to opisać, tylko nie zdążył opisać. Oczywiście. E... Bo się długo przygotowywał. Tak. No do takiej pracy, to ze 2-3 lata trzeba się przygotować. Onet go uprzedził prawdopodobnie. Ja myślę, że jutro miał ten artykuł wyjść, jak można sobie załatwić pracę e, u Daniela Obajtka dla żony i taty. I już miał gotowy, już, już cisnął już, już, Enter ju, en, i nagle mówi, o, o kurczę, ona też ma tę historię, tylko Chole. trochę inaczej ją sprzeda. No właśnie. Słuchaj, ale w tej historii... Ale to jest straszne, nie niszmy prowokacji dziennikarskich, dajmy im się wszystkim Także drodzy, zadziać. Także drodzy dziennikarze, naprawdę, do boju, idźcie

Daniel Obajtek dobrze. No tak. Bo po pierwsze. Poznajemy też tam ludzi, którzy są w ogóle niegodni, żeby poświęcać im czas. Bo to jest najgorze. W kogoś się zaangażujesz, komuś będziesz pomagał, będziesz go ciągnął za uszy, będziesz inwestował, niekoniecznie finansowo, tak. ale intelektualnie w kogoś będziesz inwestował. A ten śmieć Z... użyje tego słowa. Wiesz, jak się okaże? No jaki? Uczciwy. Nie. Wpisie? Nie, no to niemożliwe. Jak się okaże uczciwy. To na cholerę ma immunitet? Cała... No właśnie. No, marnowanie immunitetu, no jak właśnie. mawia Krzysztof Stanowski. Niech honor człowieku, daj immunitet komuś, kto potrzebuje. Tak. My się podzielimy immunitetem. W dni parzyste, w dni nieparzyste. Tak jakbym ja, zdrowy chłop, zawierał do Morackiemu tą tabliczkę inwalida, wiesz, to parking... A nie, on już nie potrzebuje. Zapomniałem, że on już nie potrzebuje. Dobra, nieważne. Słuchaj, z tym Płażyńskim jest straszna historia. Opowiedz ją, bo to. Wstrząsające, ja mogę nie dotrwać. Nie, ja nie będę opowiadał, po prostu zobaczmy, co powiedział o nim Daniel Obajtek. Czy można kogoś bardziej skompromitować w polskiej politycy niż Daniel Obajtek-Płażyńskiego? Dobra robota, panie Obajtek. Grudziąc to miasto trzeźwych kierowców. Po tym się Grudziąc nie podniesie. Ale to jest nic, bo Płażyński już nigdy nie zdobędzie ani jednego głosu. Żaden, Jeszcze w Gdańsku? Żaden w Gdańsku! Żaden na niego nie zagłosuje. Uczciwy w Gdańsku? W którym mieście? Wariat. Problem polega na tym, że chłopiec. U... Za bardzo uczciwy, przerażliwie uczciwy, nawet w stosunku co do siebie. Kurwa, głupi rzucił robotą, odsączył się od energii. K***, racji tego, że będą mu wypominać, skarbu państwa robi, No to ten k*** nie skonsultował się ze mnie, debit no, zrezygnował z roboty. Uczciwy, wiadomo najgorzej. Z takimi się nie dogadasz. No nie dogodzisz. Nie dogodzisz, bo nieuczciwych też ganiają. Nie też szkalują. Ja pierdolę. Ale zobacz, ten, ten ma przynajmniej immunitet. Tak, nie marnuje go, no nie jest ale... taki straszny. Nie no, tu w porządku, bo tym względem, jakby e, gospodarowanie zasobami państwowymi w postaci immunitetu jest e, dobrze zorganizowane, ale... Mówi, mówimy od razu, powiedzmy głośno, o Adamie Gomole. Pośle jeszcze do niedawna partii Szymona Hołowni, teraz już po prostu pośle. Nagrano go. I on przyznał, że nagranie jest prawdziwe. Że chciał 20 tysięcy za załatwienie komuś miejsca na liście wyborczej. Natomiast nie zmienia to faktu, że e, sam uznał, że jest największy atak na polskiego polityka od 1989 roku. Tak, afera Rewina. wszystko co się działo, to wszystko było nieistotne. Nie no, słuchaj, wakacje z agentem, pamiętasz? Tak, o, ja pamiętam, no. tak. Wytłumaczmy młodszym. Wakacje z agentem i cała później sprawa Olina. Kiedyś okazało że Józef Oleksy najprawdopodobniej był sowieckim agentem, a pogrywał sobie z innymi sowieckimi agentami w tenisa nie kto inny jak Aleksander Kwaśniewski. Dobrze panu idzie, panie prezydencie. To było nic. To było nic. To było nic w porównaniu z atakiem na e, pana Gomołę, ale to On jest ma... atak nie na Gomo... Gomo... Gomołę czy Gomołę? Gomołę. Gomoła. Gomołę? Gomołę. Chyba jego. Dobrze. Dobrze. Bo ja po prostu zatrzymałem się, jak było same G z kropką. I nie pamiętałem reszty. <laughs> Chciałem. To nie jest atak na samego Gomołę. Wiesz na co to jest atak? Na, na symbol. Kogo? Na symbol. To jest atak na młode pokolenie. Tak, właśnie chciałem to powiedzieć, bo to nie jest tylko atak polityczny. To jest gorzej, to jest atak dziadersów na młodego człowieka. Posłuchajmy sobie. W Uwaga, posła. teraz słowa prawdy. Dzisiaj. Patrzą na mnie być może miliony osób młodych, które widziały we mnie być ja może, tak, ale raczej to, nie. <grym> że nie tylko coś zmienię, ale że będę też wzorem do naśladowania, nie czy tam może tam tam szlaki tam dla osób, Ale będą też chciały wejść do polityki. Na zasadzie, ciekawe, czy osoba z zewnątrz, ciekawe, czy ktoś taki zwykły jak ja może się w tej polityce utrzymać. I dzisiaj patrzą na tę sytuację z przerażeniem, myśląc sobie, jeżeli zniszczyli go. To potrafią zniszczyć każdego. Ja muszę to wytrwać. Adaś, Jak jego zniszczyć? to już każdego. Adaś, nie pierdol. Przepraszam. No nie, błagam. Wspaniały młody człowiek tak wzór sobie... dla być może milionów być może nie być może tylko By... dla trzech osób ale być może dla milionów młodych polaków być może ludzie patrzą nie na Lewandowskiego nie na jakichś tam biznesmenów tylko nie. właśnie piszą na nie, patrzą na niego patrzą i... chcą, chcą być tacy jak on każdy z młodych facetów wiecie siłka te rzeczy chce być gomołą patrzą na niego być może miliony młodych Polaków. Moim ale zdaniem teraz będą Teraz już na niego patrzyć miliony młodych Polaków. Ale Wtedy. nie jestem pewien, czy osiągnie ten efekt. Symbol został złamany. On sam powiedział, jeśli pokonają kogoś takiego jak ja, to co zrobią z innymi? Co zrobią z innymi? Wyśmieją tak samo. <laughs> Gdzie pan był, jak ja walczyłem? Jak pan może coś takiego wymyślić? pytać? Hańbą dla pana powinno być to, gdy pan znał moją drogę, historię, historię walki. Byliśmy przez chwilę w Orlenie. Byliśmy u posła Gomoły. I teraz będziemy w Polska Press. To się wszystko łączy. Młodzi ludzie, polityka, Orlen, który jest właścicielem Polska Press. Wszystko to się łączy poprzez osobę, którą teraz wprowadzamy na scenę. Wprowadzamy ją a do polityki. Ona też by chciała. Chce wejść do Rady Łodzi i mówi o sobie skromnie. Hej, zapuść żurawia do Rady Miasta. Zobaczmy sobie ten plakat. Ale dlaczego my o pani Eli mówimy? No bo pech. Bo ona napisała zapuść żurawia do Rady Miejskiej. Ona tak. startuje z list koalicji obywatelskiej, ale nie doczytano. I zapuścili żurawia gdzie? Do zarządu Polska Press. Nie. Tak. Ten zarząd miał być, jak wiadomo... Apolityczny, apolityczny. I ponadpartyjny. No media muszą być hmm. ponadpartyjne i apolityczne. Tak jest. W związku z czym, jak zrobić ponadpartyjne i apolityczne media bez polityków? To oni muszą odganiać swoich kolegów. Tak, Oni ich znają z twarzy. Tak, tak. I mówić, ty nie będziesz tu pracował, ja cię znam, ja cię kojarzę, ja cię <grym> widziałam. Więc ją zapuścili do Polska Press po to. Czyli chcesz mi powiedzieć, że jest pani, pani Żuraw dostała stanowisko w zarządzie Polska Press? Tak. Mianowicie jest wiceprezesem. <grymne> A polityczna pani Ta. Żuraw, która z partii kandyduje teraz, Ale tak? że co to źle? Nie, bardzo dobrze. Właśnie mówię, że dobrze. Tak, ja, chciałem się upewnić, bo mnie zaskoczyło <grymne> się pytanie, że to poniżej kompetencji prezesem <grymne> powinno od razu zostać? Moim zdaniem szef Rady Nadzorczej, szef KGHM. Jest wiele Co? stanowisk. Zapuszczono żurawia, będzie bronić się o polityczności polskich mediów. Rozumiem, Pani że ona to robi Skolc. bez wynagrodzenia. Dlaczego miałaby to? Nielegalna nie jest praca bez wynagrodzenia. No, ale ona, nie wiesz, można łamać prawa. A. No przekonałeś mnie. Nie można. I to nie ma nic wspólnego z upolitycznianiem. Nie. To dobrze. Nie, wręcz przeciwnie. To, już to bardzo dobrze. Nie ma Gdybyś co... postawił tam kogoś, kto nie jest ze świata polityki, tak. to on by nie wiedział, kto jest ze świata polityki. Przyszedłby do niego polityk powiedział, nie jestem politykiem. Ja on by mu uwierzył. Na przykład dziennikarz by przyszedł, który należy do jakiejś partii z posłem. Przyszedłby Sławomir Mencen i powiedział, dzień dobry, ja chcę pisać o podatkach. Mhm. I ktoś, kto jest... Y nie jest ze świata polityki? By, to by nie wiedział. Świetnie, to niech pan pisze u nas. A na 300 i pisz. Ale przyjdzie do pani Żuraw, a ona powie: Ja cię z faniaczką kojarzę, bo ja jestem ze świata polityki i ja tu stoję na straży, żeby nikt inny taki już nie wszedł. Panielu, naprawdę. Trzymamy jest, kciuki. Jesteśmy z panią. Trzymamy kciuki. Dobry plan. A teraz, panowie i panie, magiczne panie panowie, fanfary polityka. Proszę. Proszę, jakie mamy piękne ulotki wyborcze. Zajmiemy się tym, jak w Polsce walczy się o głosy. Podoba Ci się moje hasło? <laughs> Hazard smęcka Wspólnota. To mi zarzucała gazeta wyborcza. Bardzo ładne. Y y ja nie wiem, dlaczego jestem z tym ciastem. Bo to Mazurek. Ale zobacz, ładny podpis, legendarny styl. Tak, legendarny tak. styl. Ja panów zresztą nie przerywałem. I, no to prawda. Proszę prawie. bardzo, forum młodych ludowców, co jest potwierdzenie, że jestem człowiekiem młodym, a ty na wójta kandydujesz. Jesteś ładnie wy, 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 y, foto, coś tam. Bardzo ładnie, tak. ty za to na wójtę kandydujesz, bo jesteś wieśniakiem. Nie bardzo podoba się ten zarzut, męska wspólnota. Wyobrażasz sobie, żebym postawił komuś zarzut, na przykład wysokim obcasom, że te media to jest żeńska wspólnota? Mizoginie. O, ja zajmijmy, się, zajmijmy się teraz kimś innym, nie tylko nami słuchajcie, bo rzeczywiście, po pierwsze bardzo dziękujemy za odzew na naszą prośbę żeby nam nadsyłać fantastyczne kandydatury sami nadsyłaliście pokazywaliście również to, co znaleziono na Twitterze no, muszę przyznać, że jednak że przegrałem bo myślałem, że zaszachuję Krzysztofa ale próbowałem. Zobaczcie zresztą, zobaczcie, zobaczcie jak próbowałem. Znalazłem naprawdę na Twitterze, to znaczy... To ludzie znaleźli. Cicho bądź. A ja znalazłem tych ludzi, którzy znaleźli. Znalazłem naprawdę znakomite przykłady twórczości politycznej. Spójrzcie proszę, po kolei, lecimy. Marzej Perkowski. Tak, w zdrowym ciele, zdrowy duch. Żona on ma piersi? Każdy ma jakieś piersi. Ale czy on ma większe niż zazwyczaj mają mężczyźni? Nie wiem, ale on ma boską klatę. Stary, no na gołą klatę marynara. On jest, wiesz, wieczorem dyskoteka w klubie Disco Polo, a za dnia proszę. Ale za to tutaj ten gość jest naprawdę... Jest ten, jest znakomity. ten jest znakomity. Poznasz mnie po czynach. Nie po <laughs> Jest niezły. Ale, ale teraz to tak. brzmi jak ostrzeżenie. No raczej tak, ale teraz zobacz. Faceci wywołują w tobie albo śmiech, albo grozę. A teraz zobacz, jakie wspaniałe są kobiety. No przecież, zobacz, kwiatki o, ja, ale zobacz, jaka piękna. Z troską w sercu, mądrości czara, najlepszy wybór to... Brzezicka Barbara. Brzezicka Barbara, miłego no i... dnia, głosu ale... 7 kwietnia. I zobacz, nie dba, nie o linie, bo nie musimy, słodki ciasto. i motylek jest, i kotek jest, i bazie, no, co Mądrość, kawusia i wielka pokora, najlepszy wybór. To Anna Sikora. Skąd, Świetnie. skąd, skąd są ci poeci? Powiedz. Zdecydowanie wolę panią Annę Sikorę niż tego zamaskowanego typa, po którym Oczywiście. nie można się spodziewać niczego dobrego. Wolę panią Brzezicką niż gościa z klatą i z cyckami na wierzchu. Tak jest. I to nie koniec. Są jeszcze jest jeszcze dwóch, naprawdę. Pokaż. Co jeden to lepszy. Spójrzmy najpierw na, to jest duża partia, PiS, największa partia opozycyjna. Radą Spore miasto. i o nich. Gość chce zostać prezydentem Radomia. Dlatego zamiast twarzy pokaże drzewo. No i co, lepiej się zamaskować, czy się przebrać za drzewo? I co ty uważasz? <laughs> nie, znaczy, moim zdaniem... Ja kiedyś w przedstawieniu szkolnym grałem drzewo. <śmiech> <śmiech> Słuchaj, moim zdaniem logika pana Standowicza jest nieodgadniona, ale i tak to jest nic w porównaniu z Jeremią Czarnym. Nie, nie. Musiał człowiek z lewicy skorzystać. On naprawdę to napisał, czy to przerobiłeś? Przerobiłeś to. Słuchaj, nie, nie przerobiłeś. Przerobiłeś to, nie, przyznaj prze, nie, prze, się. nie umie, się. Nie umiałbym. W ja chcę siku. Dlaczego on to napisał? Nazywa się Jeremi Czarnecki. Dlaczego mamy na siebie głosować? Bo Masz kłopoty z toaletą, chłopie. Chce na kabatach. może tam nie ma toalet publicznych, czy co? No nie wiem o co chodzi. No. W Warszawie? W Warszawie. W ja chcę siku? Mhm. A ty uważasz, że co wsikać można tylko poza stolicą? A może ktoś mu zrobił antyulotki, może to nie jest jego ulotka, może to kontrkandydat Aaaa. powrzucał do skrzynek ulotki? Może ten zamaskowany mój chceł. No właśnie, dopiec. i po czynach go poznamy, napisał. To jest jakaś prowokacja. Ale przyznaję, przegrałem. Jest lepszy. Czas na materiały filmowe, drogi Robercie. I przenosimy się gdzie? Uuu, do Białego Stoku. Uwaga! To Biały Stok! leci Te ja ustanę bardzo no, no nagrywaj tako <laughs> nagrywaj tako nagrywaj tako Szymon nagrywaj tako tako normalnie Adam Mosiej to jest mój kandydat gdybym mógł oddać w całej Polsce jeden jedyny głos głosuję na niego bo jego miasto to Białystok, Białystok. nagrywaj tako <laughs> to jest koleś który naprawdę hasło nie tylko kibel moje miasto to Białystok a moje życie to Białystok ale mam też innego mocnego kandydata. Ozdrowieńca mam. Znowu ozdrowieniec. Tak, ozdrowieńca mentalnego. Hmm. Człowiek od czasów Romana Giertycha nie było takiej intelektualnej metamorfozy. Takiej frondy, takiego przewrotu, kołka. Tak, kokołka. tak. Przypomnijmy, Roman, no, 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 Roman był... Y Roman nie był tęczowy. O, 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 Roman zres... był posępny. Roman, tak. Taki nawet, nie chcę użyć tego koloru, ale między że... czerwonym a czarnym, coś takiego. Jest taki, wiesz... taki br brązowy, tylko się inaczej mówiło. No, no to Roman taki był, tak. ale potem ozdrowiał. Tak, to prawda. I mam człowieka, który ozdrowiał tylko jeszcze bardziej. Znaczy, jeszcze bardziej niż... Przenosimy się do Dąbrowy Górniczy. U, to jest to miasto, w którym tam byli, wiesz... Ci to my. jest dokładnie to miasto, mhm. w którym się działy pewne rzeczy tak? po to zachodzie ma... słońca. To ma pewien związek z tym kandydatem. Taki nie ma pewien. Ale on już jest okej z tym. Oczywiście. On już jest okej. Okay. Słuchaj, mówimy o muzyku. Artystom wolno więcej. Uwaga, uwaga, uwaga. Pan Damian Krempa. Ten muzyk. Wy muzyk, słynny muzyk. Słuchajcie jego piosenek? Oczywiście, wszystkich. To nie wiem, czy będziesz podtrzymywał to, gdy zapoznam cię z jego twórczością. <noise> w każdym razie... Idol Roberta Mazurka, słynny muzyk Damian Krempa. Startuje. jak, z, jak Damian Krempa. A tak, to mój idol, rzeczywiście. Tak, bastajpan. <grym> <grym> Taki, taka ksywka. Jak? Bastajpan. Startuje z lewicowej listy. jest człowiekiem listy. lewicy. Jest człowiekiem lewicy. Z człowiekiem Serce otwartym. ma po lewej stronie. Jest człowiekiem otwartym. Tak. Ideologicznie bardzo otwartym. Tak, tak. Otwarty. Wszystko pomieści. mieści. Wszystko, moim zdaniem, się zaczęło od tego że w 2021 roku Gazeta Wyborcza napisała o nim, że się zatrudnił w sklepie z klockami Lego. I to go zmieniło. Ale Gazeta pisze o tym, że facet się zatrudniał... W... Tak, bo on był znany muzykiem. Ha. I to jest niecodzienne, że znany muzyk pracuje w sklepie z klockami Lego. Ponieważ zanim pracował w sklepie z klockami Lego i zanim startował z listy Lewicy... Zanim został szczerym człowiekiem Lewicy, to właśnie... Nagrał piosenkę, którą chciałbym ci puścić. Już się boję, ale że jego miasto to Dąbrowa... Mniej więcej tak. Uwaga, będę bardzo prosił Szymona, aby pikował dość dużo słów, gdyż nie chciałbym, żeby nasz kanał zniknął zaraz po premierze. Natomiast, no kiedyś jego twórczość była taka niestandardowa, jak na e, posła, po, jak, jak na, na kandydata polityka, lewicy. Po, polityka lewicy, tak. Melancholijnie. Mężczyzna, który obcuje cieleście z mężczyzną tak jak z kobietą, popełnia obrzydliwość. Obaj poniosą Raz się... rasta Faraj. Pajfie, palić p***a Mówi są Dret Każdy Sodomita spalić się musi Wymord***ć ich Zarazę tą wytusić Ale wiesz co ja jasno mówi palić teraz Batymana strzał, strzał, strzał Ulica będzie wolna Z Sodomitą i Sodomitą wojna Wśród pięknych kwiatów <laughs> rosną te kwasy Popularnie to dały i lewe niebiasy Słowa mojej kasy To palić, palić, palić Strzał słowem, strzał słowem <laughs> Boże, nie. nie, wiesz co, a to jak my to co? puścimy, a to ludzie i tak niczego nie usłyszą. Moim zdaniem mam musiał wszystko wypikać. Nie, mogą zostać. Polić, polić, polić. Sodomita jest akceptowalny? Chyba tak. Mhm. E, no Głosujcie na pana Damiana. Głosujcie na Lewicę. Nigdy, Nigdy nie... nie wiecie, na kogo traficie. <noise> I nigdy nie wiecie, kim pandamian będzie za rok. Jeśli na przykład... A może to jest człowiek, który chce ich rozsadzić od środka. Może chce to jest jak Nisztor, który poszczy do bajka w ramach prowokacji. Prawda? Tego gościa nie jestem w stanie przebić. Ani ja, ani gość z Białego Stoku. A Co mam na koniec? Nagrywaj tako. <laughs> Natomiast Robert, żeby to nie wybrzmiało tak, że yy, na koniec jest jeszcze jakaś szpilka w lewicy, bo po co? Po nie co miałby zupełnie. to być? To chciałbym ci udowodnić, że oni mają bardzo długą tak zwaną ławkę rezerwową. Gdyby doszli do władzy tak naprawdę samodzielnie, tak. to by zdołaliby obsadzić wszystkie możliwe stanowiska. Trochę się tego obawiam. Zobacz na przykład ten film. Były jakieś debaty o polityce zagranicznej, pamiętam, jedne z pierwszych i rozmawialiśmy o tym, że nie ma tam żadnej kobiety, żadnej polityczki. Pomyślałam sobie, Boże, tak, są wśród nas polityczki, które świetnie, świetnie znają się na polityce amerykańskiej. Jest nas kilka. Na przykład ja. <słyski> Do widzenia, pa! do widzenia! I gdzieś to faktycznie w naszym fandomie tak wybuchło jest taka teraz afera i, i tam dzieciaki piszą, że się na mnie zawiedli i, i że to było właśnie niesprawiedliwe. Słuchaj, naprawiamy to w mig. Kogo chcesz pozdrowić? <ścoughs> Pozdrawiam <śmian> wszystkie moje żugajki, buziaczki wam wysyłam. Korzystałem z toalety, jest to fantastyczna rzecz. Myślę, że każdy cywilizowany kraj powinien mieć toaletę. Mieć toaletę przynajmniej jedną. <śmieniu> Nie! Sponsorem kanału zero jest rocketjobs.pl Twój portal z ofertami pracy. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału zero.